jaki on jest, czyli jakim jest on partnerem, i odwróćcie sobie, jeśli panowie słuchają, jaką ona jest partnerką, tak? Tutaj energię można odwrócić w zależności od waszej płci. Natomiast ja zawsze mówię o mężczyźnie, no bo jest mi to łatwiej. Dobrze, kochani, witam was serdecznie. Pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i zapraszam was oczywiście na wróżby indywidualne. Napiszcie mi e-maila, zapraszam, jeśli macie jakieś dylematy emocjonalne, chcecie wsparcia, chcecie podjąć decyzję, nie wiecie co zrobić, wahacie się, męczycie, napiszcie mi e-maila i umówimy się na wróżbę osobistą, prywatną, kochani. Zobaczmy, jakim jest on dla mnie partnerem. Jakim jest on dla mnie partnerem? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty Tarota. Jakim jest on dla mnie partnerem? Jakim jest on dla mnie partnerem? Jakim jest on dla mnie partnerem? Wow. Mamy As Mieczy, 10 Pentakli, Król Buław. Wow. I słuchajcie, 9 Pentakli. Wow. Piękne karty. No i tutaj mamy, no niestety, kartę troszeczkę taką furiacką, ponieważ tu jest karta Rydwanu. Szybkie tempo, być może jakieś szybkie tempo załatwiania spraw, szybkie tempo, żeby się spotkać, ale nie wiadomo oczywiście, w którą stronę to pójdzie, czarne i białe, w prawo czy w lewo, w dobre lub w złe. No jest to taki pędzący jeździec, narwany, chaotyczny, który tak działa, chce działać, chce się na przykład spotkać, chce tutaj działać, ale jest to też seksualna karta, czyli taka karta po prostu bardzo charyzmatycznego partnera, mężczyzny lub kobiety oczywiście, w każdym bądź razie, w zależności od pół waszej płci, odwróćcie sobie, w każdym bądź razie tutaj bardzo charyzmatyczny, bardzo szybki w działaniu mężczyzna, który rzeczywiście no, tutaj pragnie się spotkać na pewno. Jest to jakaś akcja, nie wiem, podróż, jakieś zmiany, jakieś szybkie załatwianie spraw, tak? Także tu jest bardzo ten partner taki rzeczywiście w akcji, tak? Aktywny, powiedzmy. No i tutaj mamy, tak jak już powiedziałam, mieczy, czyli kochani, zamykamy wszystko za sobą, odcinamy tym mieczem, tak? Odcinamy tutaj wszystko, co było złe, odsuwamy blokady, które były ewentualnie i zaczynamy od nowa, czyli jest nowa szansa, tak? As jest początkiem od nowa, od zera, od początku, znaczy od nowej szansy zaczynamy. I kochani, ma to iść w stronę 10 pentakli, czyli rodzina, stabilność, stabilna relacja, związek, miłość, stabilizacja egzystencji, sukces, spełniona relacja lub spełnione małżeństwo, lub właśnie ma się to wszystko rozwinąć w stronę małżeństwa. No i mamy tutaj jeszcze w dodatku Króla Buław, czyli bardzo charyzmatyczna osoba, bardzo seksualnie też atrakcyjna. No i osoba, która znaczy jak to się powie po polsku, przepraszam, przełamie jakby przejdzie wszystkie przeszkody, tak? Przedsięwzięcie wszystkich przeszkód, ponieważ jest to osoba, która wie, czego chce, zmierza konsekwentnie do celu, działa, jakby idzie za swoimi celami, założeniami, idzie do sukcesu, działa konkretnie, tak? Nie waha się, jest bardzo pewna siebie. Także tutaj jakby wie, czego on chce i tutaj tak działa konsekwentnie, by wszystkie jakby przeszkody, problemy tu pokonać i by się właśnie sprawy dobrze ułożyły, by osiągnął swój cel. No i jeszcze w stosunku do tych kart mamy bardzo ładną kartę
dziewiątka pentakli, znaczy nie, to jest rycerz pentakli, przepraszam, rycerz pentakli, czyli mieliśmy 10 pentakli, teraz mamy jeszcze do tego rycerza pentakli, czyli walczy o stabilną relację, walczy o stabilność, długotrwałość tego związku, o głębszą jakąś relację, stoi twardo na ziemi, jakby chce tutaj czegoś konkretnego, długotrwałego, także tutaj w tych dwóch kartach 10 pentakli i rycerz pentakli, no i szybka akcja, działanie, tutaj osoba króla buław, który też właśnie jest kartą działania, tak, który ma wyznaczony cel, do którego śmiało, aktywnie podąża i z łatwością pokonuje wszystkie problemy, lubi wyzwania, działa pewnie, tak, szybko, zdecydowanie. Także tutaj mówimy o partnerze, który rzeczywiście jest aktywny, chce jakichś tutaj pozytywnych zmian, chce długotrwałego związku, chce relacji głębszej, jakby stabilnej, tak, i stoi twardo rzeczywiście na ziemi, tak, konkretnie, wie czego chce i za tym podąża. Także cudowne karty, bardzo dobre czytanie, kochani. No życzę Wam oczywiście, żeby tutaj wszystkim się to ziściło i żeby tak tutaj sprawy posunęły się, jak tutaj w tych kartach, ta dynamika kart jest dzisiaj bardzo taka szybka, zdecydowana, konkretna. Facet, który po prostu wie, czego chce i tak działa. Także kochani, partner odpowiedzialny, partner, który umie przejąć inicjatywę, który jest ognisty, który jest atrakcyjny, który ma temperament. Słuchajcie, no pięknie, napiszcie mi w komentarzach, czy się w jakimś sensie to zgadza z Waszymi historiami, czy chcecie jakichś zmian, oczekujecie jakichś zmian, czy rzeczywiście partner chce jakichś zmian tutaj w relacji i czy coś nowego tutaj u Was się dzieje, napiszcie mi koniecznie. Ja Was pozdrawiam, zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie mi e-maila, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do usłyszenia już wkrótce.